Sygnalizacja. Rozliczenie musimy zrobić. Komenda płonie, co? Komenda płonie. No kurwa, o, jeszcze tego o, brakuje. Do jutra. Ja jebie. O kurwa. Ojej, no, się posypie kasa. No to panowie, to jest, powiem tak. No jutro też biznes. Wy nawet tych ubrań chyba nie chowcie. No dobra, spokojnie. Ty, a może komendantowi się tak spodobało? Mówi tak tanio. Że sam podpadł. No, dokładnie. No, sam. Dobra, idziemy. Panowie, ja będę wołał nazwiska, bo ja mam zapisane i ta osoba podejdzie, dobra? Okej, okej, okej. Ja widzę, że kilka osób brakuje, to ja wezmę na rączkę. Nie no, jak ja te osoby, to ja z nimi, ja mam numery, to ja będę do nich dzwonił. Okej, okej. Chyba, że będzie Jack Jordan, to wtedy on jest z naszej ekipy. Nowito? Nowito pan? Tak, to ja, to ja. To podejdź. Trzecie imię na A. Dobrze, dobrze, czekaj. A właśnie, ile tutaj dostaną na główkę? To za chwilę zobaczymy. Tylko przelicz tam. Poszło. Ile? 75 tysięcy. Dobra, starczy. Dobra, następny to teraz czekaj, sobie zapiszę. A co to za przyszedł w siekierą? Ja z pracy wracam. Czekaj, czekaj, bo ja teraz nie wiem. To czekajcie, czekajcie. Z tej ekipy, waszej czwórki, to jakieś nazwisko rzućcie, to ja sobie tu... Jack Jordan, Jack to czekaj, Jack to podejdź. Ale nie ma Peter, podejdź, albo ja wezmę, bo to masz na minusie. Nie, dobra, ja wezmę już. Jack Jordan jest zapisany. Jest zapisany. Dobra, do widzenia. Ty, do widzenia. A co, go nie ma? Nie ma, nie ma. Ja się boję nie tak ma. Tu wam dać, tak nie wiem. Spokojnie, spokojnie. Mamy jego numer i wiemy ten. A to komu dać, jakie imię? Na K? Kosior. Dobra, poszło. Dobra, oczywiście. Następna osoba? To podejdź, Burrito. A to może ja. Pablito. Pablito, dawaj, Pablito. Trzecie imię na P. To 25 tysięcy wystarczy. Na auto, pod was. Dobra, czekaj, czekaj. A reszta przyjebuje. Przeliczamy. Na P. No i dobra, i poszło. Ja pierdolę, ile hajs. Dawaj, jeszcze jedna osoba. Gracias. Burrito. Ile to Pablito, pesos? Może wpłaćmy na początku. Czekajcie, no w sumie. Płaćcie. Sobie 5 ludzi. A możesz powtórzyć imię, nazwisko? Burrito. A, okej. Okay. Jezu, akurat odebrał ten debil. Ja pierdolę, ty nik. Na H, tak? Jedź do flanki, już pod dobra. O, dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dobra, jasne, chyba teraz ja. Teraz ty ptako. Teraz ptako. Czekaj, sobie zapiszę. Aha, czekaj chwilkę. To w takim razie ja muszę do pani podejść. Dwie. Zielonka, jedziesz też za mną na tu do flanki. Ta. No ta. Obgadać tutaj będzie trzeba kilka spraw. Czekajcie. Teraz ubiór. Spoko. Ty miałeś jak na imię? Na M. Dobra. Czekaj. M jak miłość. Wiele imion ma. Okej. Okay. O kurwa. Zajebiście. A czekaj, bo ja bym taką musiał zobaczyć. Jak ty nazwisko miałeś, na jakie nazwisko imię? Znaczy, ja ci literkę. Wizytówkę taka. A, czekaj, to zaraz zobaczę. Profile, panowie. Kurwa, który to był Sergio? To tuning nie, to panowie, to... Na razie i tak nie zrobimy chyba tuningu. Pamiętam, który to był. To dla was pieniądze, tam 50 tysięcy, tam po 25 od każdego dostaniemy i będziemy mieli auto. Dobra, to mam zaznaczone, okej, okay, logit. Nie, bo on nie chce gadać imienia, nazwiska w grze, ja nie chcę fejla popełnić. Jasne. Imię, nazwisko? Trzymaj się. Trzymajcie się, chłopaki. Ty jak miły, ty. Dobra, jak dostał takie siano, to chyba miły, nie? Hubert opisuje. Imię, a na G, dobra. Poszło. To ja ludzi wzajemam. Gicior. Tak, jak będzie coś jeszcze trzeba, to tam kujpę nie będę. No dobrze. Na barankę lecisz. O, jak będzie kolejny biznes, to może pan znać, to my z chęcią przyjdziemy. Dobra, ostatnia osoba mi została do rozliczenia. Tak, John Connon.
A, to jeszcze jedna to osoba, znaczy, to jeszcze nas. Nasz John Connon. Czekaj, bo ja nie jestem pewien, pan ja sobie zadzwonię. John Connon też jest od nas. Wieczkę, może ale to. Do niego. Ja bym wolał, żeby osobiście podszedł jednak. Bo ja już nie pamiętam, kto od was był i tak dalej. To jest ten, co ma. Ja dzwonię. Ja piszę do niego. Ja wiem, dlatego nie chcę tak, bo oni mogą podfaniakować zaraz. O jest. Dobra, Pabito dzwoni. Dobra, panowie, to dobra, to weźcie te ciepło, te 25 tysięcy do mnie. Odbiera Pabito, czy nie? Pabito on odbiera, czy Pabito nie? Pabito rozmawia. Nie odbiera nie. Właśnie. Dobra, odbiera, słuchajcie, ja zrobimy tak, panowie. Ja sobie już ostatnią osobę, to ja sobie już z nim załatwię. Najważniejsze jest to, że no prawie wszyscy oprócz niego tutaj dostali. Ja jeszcze idę chłopakom ode mnie, co tam załatwiali betoniarki i tam jeszcze muszę iść flachę postawić medykom, bo załatwili śmigłowiec w ogóle. Także idę też no im okay, tam się okay, do rozliczyć. No nie, no medykom, bo jeszcze właśnie mam do pana sprawę. No. Niech pan opluwa te medyczki, bo z nich to, że tak powiem, suki. Znaczy ja to tak z nimi, tak szczerze mówiąc, mi się nie chce rozmawiać za bardzo z kobietami, wie pan, one, takie mam ja złe doświadczenia. Tak. No rozumiem, one, że tak powiem, przyjebane są jakieś waliety. Jedna nasz, tak? Łom wyciągnęła z pisty, więc trochę dziwne. No. O kurde. Rozklepiocha. Bez kitu. No dobra. No przecież żelagi nie wyciągnąłem. Dobra, to będę uważał. Dobrze, to panie Diego, w takim razie... Nie, ja idę, te, czekajcie, to chodźcie pod tą komendę pod jedźmy, bo to nie wiadomo, czy to alerty o, jakieś właśnie. Prawdziwe. O, dobra, to ty, jest... Peter, to ja bym się ten hajs dał, nie? Dobra. O, i czekaj, panie Diego, jak jutro by była możliwość jeżeli chodzi o remont komendy, to ja się od razu... O Jezu, to nie wiem, jasne. Diego. Co jest? Wejdę może tu, co? Ja pójdę. Nie da się coś na baranka chodź. Mnie już nie bierzcie na baranka, ja już się boję, że znowu udaru dostanę. To jasne. Weź mnie ktoś na baranę. A dobra, to ho. Gdzie ta silotka biegnie? Chodź, no swoim autem jedzie. A, swoim autem. Chupa, wiem, spokojnie, ja kujowi muszę dać i tak dalej, spokojnie. Jesteś. Kuj ma pieniądze, ale dam mu za to, że ten, że coś tam załatwił. Kurwa, go wiązam. Jeszcze raz, ty, kogo pieniądze wziąłem? Jacka czy kogo? Jacka wziąłeś pieniądze. Okay. Jacka Jordana. Coś nie widzę, że się pali. No to może fałszywy alarm był, ty. A może się zapytam. O kurwa, pali się chyba, ty! Chyba ta. Nie, gdzie? Ty, no kurna, jaki ogień! O Jezus. To może pan nie podchodzi blisko. Pali się bez kitu. Ty buta. Co nie jest? Tam ty, pięcie zróbmy. Bez kitu. Starej komendy. Pozdrowienie z komendy. Kometa się pali. O, dobra, oznaczamy wszystkich. O, wysłane. No i git. Dobra, panowie. Będzie pewnie jeszcze jedna robota, ale tutaj już pana Diego będziemy musieli no. Się zapytać. To panie Diego, do Johna, John prawdopodobnie, nie wiem, napiszę do, jeszcze teraz do niego. No, o dobra, wysłałem. O. Ty, ale myślałem, że wiesz, myślałem, że się bawią, że te trolle internetowe, ale to naprawdę tutaj pali się, no. Ciekawe. Fajcie się. Może gang podpalaczy jakiś faktycznie tutaj no. Może działać. Ty, a wiecie, tak ze straż pożarną, jak ochotnicza straż pożarna też jak chciała zarobić, to sobie robiła takie akcje. Pojadę sobie na o, John, nie jesteś? John, to ty? O, John. John jest, przyszedł. John, to ty? Diego. Co jest? John jest, możesz mu płacić hajs. Nie, to nie jest. To jest ten spod szpitala. Nie, no coś to jest John. Petera. Nie, uciekł gdzieś. Chyba no wyglądał jak John. To nie wiem, John, to aha, bo wygląda tak samo jak John. No. Dobra, panowie. Dobra, to ja idę w swoją stronę, my jak coś to tam w kontakcie. Ja mam do was numery. Oczywiście. Dobrze. Dobra, no to na razie. O Jezus, widział, jeszcze panie Diego. To? Co się stało? Tak jakby... Ogień tak buchnął strasznie tak nagle. Dobra, to panie, że tak powiem, Diego, możesz zaprosić numerek, że tak powiem, wymienimy się. Ej, bo ten typ tutaj nas podgląda cały czas, Który? To jest jakiś dziwny no, typ. No ten autem tam, widzicie go? Dobra. O, to on.
Dobra, to dzień numerek 971. Chodź, bo. Okej, okay, dalej. 5948. 5948, tak? Tak jest. Ci go goniam. I zapisać jako Diego Lares. Tak. Dawaj, Peter, szybko jedziemy tam. Dobra, jedźcie, trzymaj. No. Dobra, i panie Diego, że tak powiem, wyślę SMS-a, jeżeli będzie pan potrzebował pomocy. Aha. Proszę dzwonić, pisać, w każdym razie pomożemy. Dobra, okej. Okay. Oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. No wiem, pali się na komendzie coś. Słucham cię. Czy ty wiesz coś o gangu podpalaczy? Nie, ale właśnie jadę rozstrzelać człowieka, więc trochę zajęty jestem. A ja dostałem udaru, fajnie. A... nie dostałem. Dobra, ja stąd lepiej idę, kurwa, bo jeszcze mi powiedzą, że to ja specjalnie podpaliłem. Ej, ale to by się układało, powiem, w całość, że ktoś by mógł powiedzieć tak. Panie Diego, pan po otrzymaniu faktury na bardzo dużą kwotę, nagle ni z gruchy, ni z pietruchy podczas pana nieobecności została podpalona komenda. Zaraz chwilę po podpaleniu pojawił się pan sprawdzić pod komendą, czy faktycznie płonie. Czy to przypadek? Czy to nie jest początek gangu podpalaczy firmy Budowa? Gdzie celem jest zarabianie kolejnych pieniędzy na remontowaniu placówek miejskich? No, to szłoby tak, ale... Znaczy, powiem tak, gdyby tutaj działało dziennikarstwo, gdyby działało, bo Patty w ogóle chce jako dziennikarka tu wejść na RP, jak będzie miała jakiś czas, może w przyszłym tygodniu, to mogłoby coś takiego być, że ona by mogła zrobić aferę i wtedy by to mogło być, że ja nie jestem w sumie niewinny, ale mogliby tak rozdmuchać to, że faktycznie no nie obroniłbym się, nie? Znaczy no nie wiem, musieliby mieć jakieś dowody, no bo jakby, no nie wiem, to też z dupy takie wymyślić się to... Dobra, biegnę na parking i kończymy live'a. Chciałem im dzisiaj pieniądze dać. Kurwa, panowie, przecież to patrzcie, co się dzieje w banku. Ile masz hajsu? Nie no, jeszcze muszę dać Kujowi, medykom, Tomasowi, temu Johnowi, Kononowi. To powiedzmy, jak im dam tam temu 75 to jest 150-300 tysięcy. To zostanie trochę hajsu, ale uwaga, jeszcze podatek kazali mi zapłacić. Tylko nie wiem, jak oni z tym podatkiem już, czy jakby faktycznie muszę go zapłacić, czy jak oni tu działają i komu to zapłacić, bo już nie wiem, co oni na serio, co oni na jaja robią. To jeszcze musicie wziąć pod uwagę, że jakby z tego, jakbym nawet sobie odliczył te 150 tysięcy, to jeszcze oczywiście zostanie. Tak jakby to ile firma, 200 tysięcy zostanie, nie? Tylko teraz tak, trzeba wziąć pod uwagę, że z tych pieniędzy jest amortyzacja. I jak kurwa, oni mi będą kazać na przykład coś robić, nie? Wymieniać i tak dalej. O, Tomas! Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A to nie Tomas, podobny jest. Ukośnik podatek? Jaki ukośnik podatek? Nie ma czegoś takiego. A o czym mówiłem? A! Chodzi o to generalnie, że jak przyjdzie mi do...
myśmy tą gwarancję dali, nie? I oni mnie będą wołać, jak coś się zdupiło i tak dalej, więc tam też będą na przykład koszta jakieś pociągnięte i ja wtedy będę musiał jakieś osoby na przykład wynająć i im też zapłacić. Więc tak jakby te pieniądze, że tam mi zostanie 200 tysięcy, to to nie jest tak, że no prawdopodobnie jednak będę musiał komuś coś zapłacić. Gdyby nie było, że firma zbankrutuje, kurwa. Więc to nie jest wcale dużo, jak bierzecie pod uwagę ten. Jak bierzecie pod uwagę ten, jak to się nazywa? Gwarancję. Mogę im dać na 7 dni, kurwa, gwarancję, a nie na 30. Ale mówię, kto daje na 7 dni, jakby, żeby to realnie było, tak? Żeby to było realne. No, cześć, Diego. O, cześć. Słuchaj, zapłacili pieniążki, ja już tobie też tutaj od razu, żebyś też tam panowi na budowie za wynajem odpalił. Henkowi, no. A, i dla siebie coś też weź, bo też żeś tam jeździł. Ty tam wiesz. Przyjemność. W końcu coś się działo. Masz. O kurczaczki. No, powiem dzięki. Tak, dostałeś tyle, co każdy dostał. No to po znajomości to wiesz. Może żeś się nie robił fizycznie tam z nimi cały czas, ale... No, ale można liczyć na was, to ważne. Dobra, to dzięki, Diego. Ale jeszcze, bo druga robota w No, a powiedz, czy ta druga robota... Chyba, że coś masz. Chyba ta druga robota z kujem jest związana? Bo ja wiem. Nie, a, chyba nie. Dobra, okej. Nie wiem teraz, czy on gadał o robotę prawdziwą. A co, kuja potrzebujesz? Nie, chciałem mu pieniądze przesłać za pomoc, ale powiedział, że jedzie... Jedzie porozmawiać z jakimś gościem. To się go zapytaj o ten numer PayPal. A, dobra. Możesz zrobić przelew. Nie, ja to osobiście wolę z nim, to pogadam. On ma pieniądze, to nie śpieszy mu się. Ty tam wiesz. Do zobaczenia. Podatki, pojazdy 18, sklepy 3, broń 15. Czekajcie, nie rozumiem. Nie ma od usług. Kogoś z nimi. A oni wymyślili 36%. Upsę Lambo. Czekajcie, ja mam chlebów tyle, że... Ja może se schowam te chleby i wody. Dobra, styknie czat. Nie, bo jeszcze coś zdupimy zaraz i ten... Idę tu se kimnę. Szczerze, ja już mam dość, naprawdę. Mógłbym pobiegać i porobić coś, ale równie dobrze można powiedzieć, że mógłbym tak jeszcze przez 28 godzin, kurde. O kurde, ktoś tu wychodzi z garażu. Dobra.